Dzieciaki z klasy 402. Zepsuty owoc. Trzecia strata! Odpadasz! Hurra! Nie trafisz, nie trafisz! Dasz radę, Freddy! A, Freddy! Skup się! Widzisz ten parkan? Zaraz piłka będzie za nim. Tak? Tym razem będziesz miał oczy otwarte? Tylko popatrz! Przyjechał? O, ale trójka! Zobaczymy! Dobra, rzucaj, jestem gotowy! Patrzcie, ktoś będzie miał kłopot, to miejsce dyrektora. Jak zobaczy, że ktoś tu parkuje, wścieknie się! Jeszcze bardziej niż zwykle. Co to pan Besser w tak niesamowitym wozie? Może go pożyczył? Nie, to jego. Zatrąb, jeśli jestem sexy. Młodzieńcze, trzymaj się z daleka od mojego auta. Odejdź, odejdź. Ostrzegam, jeśli któreś z was choćby chuchnie na moją ekskluzywną limuzynę, wtedy wyślę go do klasy pana Karla. Do pana Karla? Nie, tylko nie to. Tam są najgorsi uczniowie. Ja nawet tam nie wejdę. Wiecie, tam jest jeden chłopak, Chewy. Ten jest najgorszy. Słyszałem, że nie chodził do przedszkola, bo siedział w więzieniu. No bardzo pięknie. Wszyscy uciekli, a mnie zostawili. Otworzyłeś oczy, co? Tak, głupio wyszło. Ale wiesz co? Pan Besser zaprosił nas na przejażdżkę autem. Jeśli masz ochotę, możesz jechać pierwszy. Jasne, dzięki. Musimy przeprowadzić w szkole alarm przeciwpożarowy. Jak to zrobić? Opróżnić szkołę w niecałe pół godziny? Tak, mam na to świetny sposób. Trenować to przynajmniej raz dziennie. Racja. Najważniejsze to zapewnić naszym dzieciom bezpieczeństwo. Co? O, tak, tak, bezpieczeństwo. Dobrze, kto zrobi zadanie trzecie? Hej, ja zrobię, ja zrobię! Czy dlatego, że zaraz zadzwoni dzwonek? Koniec lekcji, miłej przerwy. Chodźmy, Freddy, skończymy rozgrywkę. Może otworzysz chociaż jedno oko? Ja nigdzie nie idę. Zostaję tu za karę, bo ktoś mnie namówił, żebym wsiadł do nowego auta pana Bessera. Niech to. Alarm przeciwpożarowy. Dlaczego w czasie przerwy? Wszyscy stać, nie gadać, buzie na kłódki, kierować się w stronę drzwi, natychmiast! Pamiętajcie, jestem waszym dowódcą! Mam odznakę, muszę się upewnić, czy nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo! Czy to nylon? Wygląda jak nylon, to jest nylon! Zwariowałaś? Chcesz stanąć w płomieniach jak świąteczna choinka? To szkolny rekord! Pobiliśmy rekord! Pobiliśmy rekord! Nie dziękujcie, nie trzeba! Cała szkoła została ewakuowana w niecałe 7 minut! Panie dyrektorze? Och, te gamonie będą się ruszać szybciej dopiero kiedy poczują, że smażą im się zelówki! Dobrze, dzieci, możecie już iść do domu. Chewy. Stary bęcwał pan Besser. Niezłe, co? Kto to zrobił? To ja.
Naprawdę? Taki maluch jak ty? Może użyję psów policyjnych. Mogło być jeszcze baran, półgłówek, ale zostało bęcwał. Wiecie, bęcwał, beser, lepiej pasuje. Aha, mam cię, ty mały chuliganie. Tak podejrzewałem. Teraz nie będzie ci wesoło. Nie, ja wiem. Zostanę za karę w szkole. Zostać w szkole? Chciałbyś? Klasa pana Karla. Ten mały sprawia szczególne trudności. Spokojnie, ja się nim zajmę. A pan nie wchodzi? Już tam byłem. Teraz idę do pielęgniarki. Znowu. Powodzenia. Cześć, jestem rąbnięty, Howie. Cześć, miło cię pozna. Siedzisz tu, bo ja... Tu! Świetnie, kto następny? Hej! Hej, nazywają mnie Tępy Louis, nie wiem czemu. Bo nie jesteś tępy? Nie, bo nie mam na imię Louis. Nie jesteś za wielki do tej klasy? Wiesz, byłem o wiele mniejszy, kiedy tu trafiłem. Hej, będziesz moim nowym kumplem? To będzie odjazd. Po lekcjach zagramy w klasy i w chowanego. Jak chcesz! Ale ja jestem w tym najlepszy. Cześć, jestem Sylwia. Siądziesz ze mną? Jasne. Witam w klasie pana Karla. Nie ma tu dużo nowych, a jak ktoś się trafi, długo tu nie wytrzyma. Co z nimi? To jest Bruno i Eddie. Chłopcy, przywitajcie się z nowym. Wciąż biją się ze sobą. Najgorzej jest, kiedy jeden z nich nie przyjdzie do szkoły. Wtedy drugi od rana szuka świeżego mięsa. Pan Karl jest naszym najlepszym nauczycielem. Lepszym niż trzej ostatni. Szkoda tylko, że nigdy nie staje przy otwartym oknie. Nie rozumiem. Co ty tu właściwie robisz? Siedzisz za karę jak ja? Nie mam pojęcia, co ja tu robię. To na pewno jakaś pomyłka. Jakie pająki! Ja co? Nie widzę żadnych pająków. Oczywiście, że nie. Bo tylko ja je widzę. Piggy, teraz kolejna solenizantkę. Biedny Jesse straci dobrą zabawę. W tamtej klasie też się dobrze bawi. Ura! Uwaga, stańcie w szeregu. Alarm przeciwpożarowy. Dzisiaj nie mogę pani pomóc, bo pan Besser chciał, żebym pilnowała drzwi, więc idę zająć stanowisko. Czyś ty oszalał? To alarm pożarowy! Twój cukierek może nas kosztować życie! Zajmujesz pierwsze miejsce na liście osób, które utrudniają ewakuację. Pan Besser prosi, żeby pani sprawdziła, czy wszystkie klasy zostały opróżnione. Dobrze, a co z moją klasą? Ja się nimi zajmę. Wie pani, że mam świetny kontakt z dziećmi? Wiem, co myślicie. To tylko próba. Nie musimy tego traktować poważnie. Tak też sądziła Cassandra Clark, biedna dziewczynka. Na szczęście jakieś 13 mil stąd mamy całkiem niezły szpital.
porusza jak mucha w smole. Alfred DeMarco tak samo jak ostatni raz nie ma pary. Słyszałam, jak wzdychasz, Alison Bieber. Czy nie wiesz, że każdy podmuch powietrza podsyca ogień? To śmierdzi gumą! A, to szampon o zapachu gumy do rzucia. Lara Johnson! Posłuchajcie, nie jestem tu dla przyjemności. Jestem tu po to, by was chronić. Czy mam w kółko powtarzać to samo? Żadnego gadania! Ale mi gorąco. Bardzo was proszę, chłopcy, jeśli wasza skóra jest blada i spocona, mówcie mi o tym. Przyrzekłam sobie, że nigdy więcej nie dostanie przy mnie udaru słonecznego i chcę dotrzymać przyrzeczenia. Czy mogę napić się wody? Dopiero kiedy skończy się alarm, ja na twoim miejscu nie piłabym tej brudnej, toksycznej, skażonej bakteriami wody ze szkolnego kranu. Ale rób sobie co chcesz. Nie mogę. Ja już mam dosyć. Chcę pić. Jak ja się okropnie nudzę. Chyba już bym wolał siedzieć w szkole i pisać klasówkę. Czego wy chcecie? Widzieliśmy! Plusk, plusk, Marco Polo! Tratwą przez morze! Dobrze, dobrze. Następnym razem trzymajcie się mnie i weźcie ze sobą ręczniki. Tak! Nareszcie jakieś normalne twarze! Klasa pana Karla nie wychodzi ze szkoły nawet w czasie alarmu. Kiedy słyszą dzwonek, pakują książki i pędzą do domu. Co za banda! Hej, co się dzieje? Nic, chłopie. Nie zadajemy się z klasą pana Karla. To niebezpieczne. Ale ja nie jestem z klasy pana Karla. Nie znam żadnego z tych dzieciaków. To nie są moi kumple. Hej, Jessie, tutaj! Mamy dla ciebie miejsce! Weźcie sobie kredki, zróbcie rysunek i... No tak, znowu. Wykrywacz dymu to niezły pomysł, ale 40% ludzi nie sprawdza baterii, a 10% użytkowników bardzo potem tego żałuje. A? Cześć, ciociu Mary. To Winnie i Nancy z mojej klasy. Jak miło was poznać. Arturek to mój ukochany siostrzeniec, dlatego zapraszam go do siebie latem, kiedy jest gorąco. Czasem zapraszam mnie zimą do swojego pensjonatu w Alpach. Tu jest odjazdowo! Cieszę się. Może krem do opalania, zimne napoje, leżak? Ja chcę wszystko! Wiecie, jeśli alarm potrwa dłużej, przyniosę wam jakąś przekąskę. A Arturze, muszę przyznać, że to wszystko wygląda zupełnie jak w bajce. Niestety, dobrze cię znam. Ile to będzie kosztowało? I pamiętaj, że mamy tylko kieszonkowe, nie pensje. Spokojnie. Dziś mamy promocję z powodu alarmu. Ile płacimy? $5 za pół godziny kąpieli, 6 za pomoc ratownika. Masz 5 dolców, więcej nie mam. Ja nie zapłacę. Twoja wola, nie będzie kąpieli ani leżaka. O, powietrze i słońce są za darmo. Parzy! O tak!
Alarm się skończył, a ja nie zwracam pieniędzy. Zabieram to okno. Wrócę po następne. Czy ktoś wie, gdzie jest Eddie? Dobrze, teraz lekcja biologii. Geografii? Rachunków? Czy ktoś zna odpowiedź? A gdzie reszta zadania? To całe zadanie, mój chłopcze. Co? Nad czym się tu głowić? 8 plus 8 jest 16. Ej, kto to wpuścił prymusa? Doskonale, Jesse. Jesteś zwolniony do końca dnia. A? Zrobiłeś wszystko, co zaplanowałem na dzisiaj. Możesz iść do biblioteki i wypożyczyć sobie parę komiksów. Oczywiście, jeśli umiesz czytać. Niesamowite! Mogę iść, nikt mnie nie pobił i jeszcze te komiksy. Jestem w niebie! Mów szybko, nie chcę, żeby mnie zobaczyli. Malujesz się? Poprawiasz linię ust, he? Nie, to od cukierków pudrowych, które jadłem na śniadanie. Wszyscy mi je przynoszą, kochają mnie! Jesteś bohaterem bandy pomyleńców, imponuje ci to? No, pewnie, zupełnie jakbym był na scenie. Olśniewam ich moim umysłem. Nie przesadzasz? Przeliteruj swoje imię, a będziesz dla nich geniuszem. Słuchaj, czy to ci się nie przyśniło? Mówię ci, pobyt w tej klasie to najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Pierwszy raz w życiu jestem najmądrzejszy. Pan Karl za moją radą zrobił lekcję o kosmicznych potworach. To moje streszczenie komiksu, który przeczytałem. Napisałem 4 zdania, nie 3. Należy mi się dobry stopień, prawda? To bardzo ważne, żebyśmy sprawnie opuszczali szkołę. W przypadku prawdziwego pożaru musicie się trzymać z dala od płomieni szalejących w salach i korytarzach. Och, moje biedactwo, nie bójcie się płomieni. Dym jest o wiele gorszy. Gotowe, panie dyrektorze. Dzieci opuściły budynek. Z wyjątkiem klasy pana Karla. Znowu ta jedna klasa? Znacie skrót mojej alarmowej instrukcji WUZ? W-U-I-Z. Wstać, ustawić się i zwiewać. WUZ! Ułożyłam jeszcze wiele innych ciekawych skrótów. Powiedzieć wam? Nie. Nie. Ale zrób mi zdjęcie z moją brygadą ogniową. Wyślę je do miesięcznika Wesoła Szkoła. Tylko żebym miał otwarte oczy. Tak jest. A teraz, jak mówi mój wujek Gustaw, wszyscy powiedzcie bilet. Proszę pana. Oczywiście, jestem zawsze gotowy na wypadek pożaru. Proszę pana, proszę pana. Moje sokole oko z daleka wypatrzy niebezpieczeństwo. Proszę pana, pali się. Wysmażony. Dobrze. Jeśli mięsko ma być wysmażone, musisz zaczekać. W jaki sposób dostać się do środka? Na prawo, głównym wejściem. Dziękuję. Dobrze, dzieciaki, teraz gimnastyka przy muzyce. To będzie na klasówce? Ale skąd? Tu nie ma klasówek. Nie wierzę! Po prostu nie wierzę! Jesse, dobra wiadomość! Wracasz do klasy 402. Co pani mówi? Nic nie słyszę! Wracamy! Przekonałam dyrektora, że już się tu czegoś nauczyłeś. Nie nauczyłem się! Jestem pewna, że tak. Nie, nigdy się nie nauczę, przecież jestem nieukiem.
Cóż, najlepiej sprawdzimy to po powrocie do twojej starej klasy. Nie, proszę, nie zostawię moich kolegów. Tu jest mój świat, tu jest moje miejsce. Czuj, Louie, Howie, pomóżcie mi, ratujcie mnie.